pracuj z tą budę. Systemy dociepleń, płyty gipsowo-kartonowe, farby i akcesoria, kleje i zaprawy. Hurtownia materiałów budowlanych Domput. Człuchów Towarowa 11. Solidny partner w remoncie. Mimo upływającego czasu długość kolejki szturmującej drzwi do Eurostandardu nie zmniejsza się. Co powoduje tak olbrzymie zainteresowanie? Spytajmy jednego z kolejkowiczów. Dlaczego pan tu stoi? Panie! Skrzydło drzwiowe od 99 zł i panela od 1590 za metr kwadratowy? Takiej oferty nigdzie w regionie nie ma. Eurostandard, to pole Bohojnic. Odwiedź nas, bo warto. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Zagraj w Lotto i zgarnij 5 milionów. Lotto. Wszystko przed tobą. Reklama. Tu Weekend FM. Właśnie minęła 17. Czas na wiadomości z regionów. Maturzyści po kolejnej próbie dziś pisali maturę z matematyki. Matura była bardzo łatwa. Wielborski sąd będzie rozstrzygać w procesie byłych starostów kościerskich. Bytowianin spadł przez przypadek. Mężczyźni grożą 3 lata więzienia za posiadanie narkotyków. I o tym więcej Hania Gowosz i Magda Łańska. To, co w regionie najważniejsze. Wiadomości Radio Weekend. A na początek maturzyści, którzy w całym kraju pisali dziś egzamin z matematyki. W liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Koterbińskiego w Sępólnie Krajeńskim maturę zdaje 111 absolwentów szkoły. Jak im poszło na matematyce? Wydaje mi się, że nie było aż tak trudno. Gorzej z otwartymi zadaniami. Zadania zamknięte były w miarę proste. No ale myślę, że jakoś sobie poradziłam dzisiaj. Myślę, że nie będzie najgorzej. W otwartych było bardzo dużo geometrii. W zamkniętych było różnie. Były logarytmy, były ciągi, funkcje. Dla mnie akurat matura była bardzo łatwa. Myślę, że byłem dość dobrze przygotowany dzięki mojemu nauczycielowi i chyba poszło dobrze. Przyszłaś trochę wcześniej.